Witajcie kochani spontaniczni ogrodnicy. Dzisiaj o uprawie truskawek. Jak widzicie, moje truskawki zakończyły już owocowanie. A zatem koniec lipca to najlepszy termin do jej rozmnożenia i sadzenia. Jak widzicie, przygotowuję sobie właśnie miejsce na nowe pole. Dlaczego w lipcu najlepiej pod koniec lipca jest sadzić truskawkę? Ano dlatego, że zdąży się ona po prostu przygotować do warunków zimowych, ukorzeni się pięknie, no i będzie gotowa na plonowanie w pełnym zakresie w przyszłym roku. Do stworzenia mojego poletka użyłam sadzonek, które powstały z odrostów jednorocznych i tegorocznych, ale jeśli ich nie mamy, możemy kupić u producenta lub też w każdym sklepie ogrodniczym. W tym miejscu, moi drodzy, chciałabym Was zaprosić do zasubskrybowania mojego kanału. Będziecie wówczas na bieżąco z tym, co dzieje się w moim ogrodzie. Truskawka to wytwór człowieka. Stworzono ją z trzech rodzajów poziomek. Powstała ona w wyniku krzyżowania poziomki chilijskiej, wirgilijskiej oraz poziomki owalis. Truskawka nie powiela cech matecznych i w następnych pokoleniach następuje uwstecznienie genetyczne. Truskawka drobnieje, marnieje, plon się zmniejsza. Wraca ona po prostu do cech pierwotnych, czyli do poziomki. Okres ten trwa mniej więcej 3 lata i dlatego właśnie należy po 3-4 latach wymienić sadzonki na poletku. Truskawka to roślina łatwa w uprawie, ale musimy pamiętać, że lubi ona ziemię lekko kwaśną. Jak widzicie, ja przygotowuję swoje poletko. Tym razem pod sadzonki rozścieliłam agrotkaninę, właśnie dlatego, żeby mi się nie rozrastała truskawka wówczas, gdy jest na etapie wypuszczania wąsów. A wąsy to są właśnie odrosty korzeniowe truskawki, z których możemy również pobierać sadzonki. W uprawie truskawki często pojawia się problem ścinać czy nie ścinać liście. Otóż, jeśli liście są czyste, zdrowe, jędrne, to je pozostawiamy i nie wolno ich ścinać. Dlaczego? Dlatego, że zabieramy roślinie cały aparat asymilacyjny i nie może ona prowadzić fotosyntezy. Również potrzebne jest do tego, żeby ukorzeniła się i przygotowała do prawidłowego przetrwania zimy. Wycinanie stosuje się wówczas, gdy liście są porażone, zaatakowane chorobami. Wówczas należy je usunąć, by nie narażać poletka uprawnego na zainfekowanie patogenami grzybowymi. Jak widzieliście, przy Waszej pomocy zrobiłam sobie i przygotowałam poletko truskawek na przyszły rok. Oczywiście po posadzeniu, jak było widać na filmie, intensywnie podlałam sadzonki. Jeśli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, a na razie trzymajcie się kochani. Cześć, pa, pa!